Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu. Dobra, a więc ja dosłownie przed chwilą byłam u lekarza, bo skręciłam sobie kostkę i moja mama jest teraz w aptece, bo jakieś nie wiem co. Jest 10:42 i co, jutro też nie idę do szkoły, bo co ja mam? Mam okulistę. W końcu byłam, że jestem taka ślepa, że to jest hit, bo mi się co roku zwiększa wada, znaczy co roku, co pół roku i już muszę mieć nowe szkła. No, a teraz ja już byłam u... jakoś na początku roku ja byłam, a mamy... jaki miesiąc mamy? Maj, no, więc w sumie to minęło pół roku, a już tak nie wytrzymuję, bo normalnie serio, ja już nie widzę w pierwszej, drugiej ławce. Mam nadzieję, że coś z tego vloga wyjdzie, bo jakoś tak z moją nogą coś tak... No, ale zobaczymy, jak to będzie. Hello, that's me again, przepraszam, bo ja przed chwilą jadłam i mam takie coś. Jakieś tabletki jeszcze. I jeszcze coś, żeby to owinąć. Tą nogę. Byliśmy z moją mamą jeszcze w Biedronce. Moja mama trochę denerwuje mnie ta noga, bo trochę mi uniemożliwia chodzenie. I nie wiem, będę musiała powoli chodzić, a to jest dla mnie takie... Boże, schody to jest najgorsze, a ja mam nieraz tak, że mam, wiecie, z jednego budynku, z drugiego piętra, do drugiego budynku, na drugie piętro. Ja, as the truth. Jest, dobra, spróbuję sobie ścianęko. Mam włosy, bo wczoraj mam te włosy, jak były tydzień przed wieczorem. I jakoś ta krzywka mi się taka zrobiła. Nie wiem o co chodzi, dobra. Jakby nie oceniajcie mnie, ale nie chcę mi się myśleć twarzy, więc po prostu zrobiłem to problemy z datem. Mam nowy jakiś taki, bo tu niby coś jest, niby nie. Mam taki. Proszę bardzo, on kosztował 15 zł, bo kupiłam te dwa 15 za jeden i ono kosztowało łącznie 30 zł, więc jakby... Guys, w tym jednym jest 750 ml, więc no... Wow. A więc co, myślę, że to w końcu było okulisty. I pewnie będę miała nowe szkła albo okulary. Nie wiem, właśnie zastanawiam się nad tymi okularami, bo... Coś mi powiedziało. Bo ja te okulary, które... mam obecnie, ja już mam trzeci rok jakoś. No jakoś w wakacje wydaje mi się, że będzie trzeci, bo ja chyba je miałam już w 8 klasie. Ale to fajnie pachnie. Fajnie pachnie, ale lepiej niż tamto. Update odnośnie mojej nogi. Ja mam tak, mam właśnie to coś. Takie coś. Mam to nałożyć i tam później to owinąć. Mam wrażenie, że moja opuchlizna dzięki temu jeszcze bardziej się powiększyła. Z dnia na dzień boli mnie coraz mniej. A więc jest ok. Pierwszego dnia, jak ja jakby się wywaliłam, bo wiecie, noga mi po prostu... Prawa noga mi powiedziała. Tak. I no normalnie nawet nie mogłam wstać, nawet się nie mogłam ruszyć, nie? To była masakra. Ja miałam nagrywać cover następnego dnia. I co? Tak sobie właśnie nagrałam cover, jeszcze full cover i jakby wszystko pięknie dopracowałam i co? No właśnie, więc fajnie też miałam dla was nagrać filmy, jeszcze tego nie zrobiłam, tylko jak widzicie nie wyglądam za ładnie, ale mam dla was do pokazania kilka takich moich nowości, czy to w pielęgnacji, czy to jakieś makijażowe, bo ostatnio coś sobie tak kupiłam i w ogóle, a więc no już tego będę używała, więc wam pokażę. Termoochrona. Używałam codziennie prostownicy, w większości codziennie suszarki, a dopiero teraz ją kupiłam, wiem, ale po prostu stwierdziłam, że no, że muszę, bo no, ja teraz mam włosy, tak? Nie idzie do żadnego fryzjera, oprócz oczywiście mojego pana dziewczyny, bo tylko ona umie mi ściąć włosy. Każdy inny fryzjer mi niszczy włosy. A jestem ślepa. Tak sobie stałam, sprawę, że tam jest lampa. I ja cały czas jeszcze w tle. O Boże, moja krzywka. W ogóle zastanawiam się nad tą krzywką, bo jakby ona jest... Znaczy ona jest teraz poprawiona, ale była się zajebana i jest przez to jest gruba. Strasznie gruba i się zastanawiam, czy jej po prostu sobie nie zapuszczać. W ogóle dostałam jakieś krople i przez to widzę, także w sumie nie widzę. Znaczy no widzę, ale nie, po prostu niewyraźnie i żeby czytać coś to tak
Nauły, chociaż już sobie, bo trochę minęło czasu, ale w ogóle zapomniałam, jakie to jest uczucie, w momencie, że tak strzelająco, bo totalnie nic nie widzę. Miałam wam pokazać, ale totalnie zapomniałam o tym. A więc to z Rossmana mam tą tarą ochronę, którą wam już pokazywałam. Korektor, ale tam typowo, bo jakby moje dwie siostry go używają i to się szybko kończy. Mam jeszcze maskarę, to akurat moja siostra wyhaczyła. Proszę bardzo, maskara Jensy, ona jest akurat z Biedronki i akurat się skończyła. Chyba jest okej, okay. Ja nie wiem, ja się nie znam. No to jest jakieś dziwne, że youtuberzy tak robią i tą rękę jeszcze dają, no ale jakby widzicie, jest różnica jak da się. A, no i mam jakby słyszałam, ale tam, nie? Właśnie, guys, wczoraj zamówiłam sobie książki. Była promocja, znaczy taka ala promocja, bo tam było dwie książki za 50 zł i jakieś tam jeszcze inne rzeczy były. I patrzę, dwie książki za 50 zł, bo ja kiedyś co chwilę kupywałam dwie książki za 50 zł, jak było. A teraz jakoś ostatnio nie było i patrzę, znowu jest. I patrzę. Co tam było? Jezu, nie pamiętam, co to było z tytułu, no ale normalnie miałam takie... Muszę to zamówić. I zamówiłam sobie jeszcze Hell. Wcześniej zamówiłam sobie Hell i myślałam, że to jest pierwsza część. Zamówiłam drugą. Więc teraz mam pierwszą, jeszcze sobie domówiłam. Ale no, to są cegły. Ja myślałam, że student są, to są cegły, ale nie, kochani. Jest jakoś... Jezu, już myślałam, że mi teraz poleci. W student mamy jakoś... Maksymalnie tam było 600 coś stron. Nie no, w sumie nie ma jakiejś różnicy, ale jest. Jest, bo to ma 700, nie? Mówimy o książkach, a więc aktualnie czytam punkt 57? Nie no, i dosłownie zaczęłam to czytać. Jestem na 37 stronie, ja powiem wam, że ja mam aktualnie problem z książkami, bo czytałam Zakochaliśmy się w nadziei i przez to mam taki jakiś, jak to się nazywa, no zastój. Totalnie nie mogę jakby czytać. Jak czytam, to czytam naprawdę jakby... Ja czytałam tak, dosłownie czytałam książkę w tydzień. Nawet powiem wam, że były książki takie 2-3 dni. A teraz jakoś powiem wam, że przez tą książkę się zatrzymałam. I jakby ta książka wydawała się taka, wiecie, szybka do czytania. Ale coś mi nie idzie i serio, czytam to już 3 tygodnie. Czytam, że nie, w sumie nie czytam, nie? Bo czytałam to 2-3 razy. Tak powiem wam, że jest dziwnie pusto. Że jakby serio. Nie ma tutaj ludzi. Dziwne. Dobra, a więc ja idę. Tak trochę powoli, bo wiecie. Tam za książkę. Jest na drugim, albo trzecim, chyba na trzecim rozdziale. I no tak. Tak trochę równo, no ale mam nadzieję, że wciągnę jeszcze. Mogę tylko dzięki sobie czytała, bo mam czas. O Jezus Maria. Ale mnie noga boli, dobra, jest. Przepraszam. Okej.
Dobra, nie wygląda może za korzystnie, ale tak mnie noga boli, że to jest hit. Więc ja chyba będę musiała posmarować znowu tą nogę. Znaczy ona musi trochę odpocząć, bo w sumie to ja chyba to miałam jakoś 10 godzin. No jakoś coś takiego, jakoś przed 8. No to w sumie 9. Co się dzisiaj działo? Nic się nie działo. Dosłownie 3 godziny w sumie siedziałam, bo dwa pobyty, na których nic nie robiliśmy. I hit, na którym było jakby jakieś zastępstwo, więc też nic nie robiliśmy. No i 3 obytarium. Coś tam robiliśmy. I hit, historia. Też nic nie robiliśmy. Więc w sumie taki ten czwartek, że w sumie to nic się nie dzieje, taki nudny dość. I właśnie jutro mam sprawdzian z angielskiego, więc trzeba się pouczyć trochę, muszę się pouczyć na pewno. Muszę mojej przyjaciółce matematykę wysłać, bo mi się tak właśnie przypomniało, bo mam tam zeszyt. Właśnie, wczoraj w ogóle w sumie z wami chyba nie gadałam, tak mi się wydaje. Ale powiem wam, że ja wróciłam i poszłam spać. Po prostu poszłam spać i dobra, patrzę się w okno, patrzę się tutaj, okej, okay, do telefonu. Więc poszłam spać i to that's it. No ale co się działo wczoraj? Chyba nie za bardzo, nie za bardzo. Ja wyglądam jak jakiś naprawdę, wow, ale to ta kamera chyba jest, ta kamera, ten telefon jest chyba brudny. No, a więc widzimy się jutro. Do Epika albo Epiku, sobie nie wiem, to się wymaga książki, przyszły książki. Ogólnie to jest kilka dni później, nie wiem ile, mamy wtorek, bynajmniej 3-4, nie jest jakąś tam tego mroga, więc to przybywa po prostu przedłużę. Dobra, chyba tutaj nie widzicie mojego bałaganu, a więc wróciłam. Dzisiaj na szczęście w końcu siostra mi ją podetnie, bo powiem wam, że nożyczki mi się zgubiły do włosów. I moja mama musiała kupić w ogóle 40 zł skam, no ale dobra. Wróciłam, byłam na biku i book haul. Proszę bardzo. Edyta Prusinowska. Tak, dobrze, przeczytałam Krew, która nadziei. Coś w tym zmierzchu, tak mi się przynajmniej to kojarzy. Słyszałam, że fajne, ale zobaczymy w wampirach. You've been my lover. Chcesz? Chcesz? A przeczytałaś tamtą? Nie. I nie przeczytasz, no ale właśnie wziąłem się. Nie, ale ja już tego prezentowałaś, ale to osunę. No już tam pokazałam. Ale co są osunę? Ta o miłości, a ta nie wiem co jest bardzo. Ale ta tylko o wampirze i co dalej? No o wampirach coś. A więc następne mamy Hello. Start a Fire, runda pierwsza, bo tutaj mam, ale mam tutaj rzeczy jeszcze, więc wam nie pokażę. Zamówiłam sobie właśnie Start a Fire Hell, ale zamówiłam drugą część, więc mam pierwszą, będę mogła czytać w końcu. I następna, gdyby był ze mną, to bym napisała. No, ktoś, proszę bardzo. Tą książkę właśnie jeszcze zaczęłam, już jestem dosłownie na 6 dziale. Plus są krótkie działy, bardzo krótkie działy, dosłownie pierwsze chyba miały 2 strony, a ponad 1,5, więc no fajnie, fajnie, bo ja lubię krótkie działy. I no jestem na 6 dziale, więc ta 8 strona. Ale skąd mam jeszcze dzisiaj? Powrót. Nie, totalnie nie. To jest tak nudne. To jest moja pierwsza książka, w której bohater miał jakoś ponad 30 lat. Dziwne. Dziwne, nie, nudne, nie polecam, totalnie nie. Ale zaczęłam jeszcze czytać to. To jest z targów książek, no nie książków. I też jestem dopiero na pierwszym dziale. Jezu, widzicie? Tu mi coś wyskoczyło dosłownie przed chwilą. Ja nawet nie wiem co to jest, skam, jakby próbuję wam nie pokazywać mojej okolicy za bardzo, ale tak, zrobiliśmy zdjęcia i no zrobiliśmy zdjęcia, no i co ten tydzień na vlog się kończy, ja idę go montować, żebyście go mieli, a my widzimy się w kolejnym filmie. Dobra guys, bye.